Żupiński, Masters, Mikkelsen, Lambert. Taka jest obsada biegu 10. Chciał się strzelić Mikkelsen, ale chyba nie trafił. Teraz wyciągnęło go na zewnętrzną. Tam szuka prędkości, przyciśnięty do ogrodzenia. I 5-1 Mikkelsen przejdzie. Mikkelsen się wciska, ależ tam jest ciasno. Nie odpuszcza, cały czas trzyma gaz Mikkelsen, ale teraz wywieziony pod dechy. Jadąc bardzo ciasno za plecami Mastersa, ten on nie zostawił zbyt wiele przestrzeni i wreszcie obudzili się gospodarze 5-1, ale bardzo szybki jest Mikkelsen. Zobaczymy, czy będzie w stanie rozdzielić tą parę. Teraz do krawężnika, już wyprzedził Lamparta, już Lamberta jest na drugim miejscu, a teraz czai się, aby wypchnąć pod ogrodzenie także sama Mastersa. Masters jest szybki, ale Mikkelsen jest rozścieczony. Zatrzymał nieco swój motocykl, nie wchodził krawężnik, uciekł na zewnętrzną. Jeszcze Lambert próbuje go tutaj przycisnąć. Zejście do krawężnika i wchodzi pod łokieć sama Mastersa Mikkelsen. Czy się obroni? Wyrzucił go na zewnątrz. Mikkelsen czy Masters? Mikkelsen, jednak Mikkelsen. Fantastyczny wyścig. Dwoju przyjęli troju. Nie dość, że wyprzedził Lamberta, to także Mastersa. No i po pięknym wyścigu broni remis i wciąż dojeżdżanie prowadzą.